No i witam was, moi drodzy, serdecznie. Ja jestem Juken, a to druga część poradnika do Cities Skylines 2, w którym mówię ci, jak zacząć zarabiać bez praktycznie żadnych kredytów i pokazuję ci, jakie są różnice między Cities 1 a Cities 2. Także zapraszam do oglądania i pokazuję ci to w przykładzie miasta, które zacząłem budować, aby te wszystkie różnice pokazać, bo skoro jest też poradnik, jak zacząć budować miasto, to myślę, że najlepiej pokazać to na przykładzie właśnie budowania miasta, a nie już tam gdzieś gotowego miasta. Dzisiaj kilka różnic jeszcze ci pokażę w stosunku do jedynki. Także tutaj mamy oczywiście te kwadraciki. One też się różnią, moi drodzy. My na razie nie będziemy ich raczej wykupywali. Myślę, że na razie jeszcze sobie poczekamy. Natomiast zobaczcie, w jedynce było coś takiego, że był jeden główny kwadracik i potem tej samej wielkości gdzieś z boku można było kupować kwadraciki. Tutaj zostało to rozbite na więcej małych kwadracików, co jest moim zdaniem bardzo fajnym rozwiązaniem, bo oczywiście taki kwadracik kosztuje na przykład 131 000, ale też ci pokazuje, kupując, o, jest też bardzo fajna rzecz, jak zobacz, na przykład kupujemy tutaj kwadracik, to już wiemy, że mamy drewno, mamy złoża rudy, że mamy możliwość jakichś tam surowców naturalnych. Ja oczywiście w tej chwili nie będę nic kupować, bo nie mamy jeszcze takiej potrzeby, ale też zwracam ci na to uwagę, że jest to fajna opcja. Ostatnio pokazywałem ci tutaj te kamienie milowe, właściwie ten cały rozwój, tak? Więc to wiesz, no tutaj masz też właśnie kamienie milowe, które ci pokazują, co ci się odblokuje. Mamy dużą wioskę, więc przykładowo co odblokuje się no już powiedzmy tutaj w olbrzymiej wiosce, no ale to jest troszkę tylko inaczej graficznie przedstawione niż było to w jedynce, bo tak naprawdę w jedynce to wszystko było też i pokazywało, co ci się tam odblokowuje. No na pewno u nas te uchwały będą bardzo ważne. No i pokazuje te punkty rozwoju, ile jeszcze ich potrzebujemy, aby tę wioskę odblokować. Tutaj jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, moi drodzy, czyli informacje o mieście. Tutaj właśnie są te uchwały miejskie i je będziemy jak najbardziej za chwilę robili. Także za chwileczkę wam to pokażę, tylko oczywiście musimy kamień milowy odblokować, ale chciałem się skupić właśnie o tych informacjach o mieście. Bo zobaczcie, moi drodzy, macie, jak mamy zapotrzebowanie na strefy mieszkalne, wiadomo, handlowe i przemysłowe, tak tutaj pokazują nam informacje. I przykładowo, jeśli chodzi o przemysł, minusem według chcących zawitać do naszego miasta są niezajęte budynki. I znaczy, że mamy jednak więcej przemysłu wybudowane niż zbudowanych budynków, czyli przemysłu więcej nie możemy budować. Bardzo podoba im się zapotrzebowanie komercyjne i jest dostępność siły roboczej, więc myślę, że troszeczkę sklepów jeszcze im wybudujemy. Natomiast zobaczcie, że dostępność miejsc pracy jest minusem, tak samo tutaj. Także myślę, że faktycznie dostępność miejsc pracy jest tutaj tym czynnikiem, który musi wpłynąć na rozwój naszego miasta. Ja tutaj też na koniec odcinka zbudowałem strefę mieszkalną w miejscu, gdzie kompletnie jakby no nie ma zapotrzebowania na tą strefę mieszkalną, ale po to, żeby wam pokazać, co się stanie. Tu ktoś autem podjechał. Zobaczcie, jak to jest naprawdę fajnie skonfigurowane. No ale nie wysiada chyba, że już wysiadł za nim pusty samochód. OK. Czyli pan zdążył wejść lub pani do domu, zanim tutaj zajrzałem, a tam ktoś chodzi po ogrodzie, czy mi się wydawało? Nie, naprawdę, jeśli jest to dosyć fajnie zrobione, że tych ludzi naprawdę widzimy w tym mieście, w troszkę większym, bym powiedział, stopniu niż było to w jedynce. Jest też różnorodność domków, to jest ta szeregowa zabudowa o niskim zagęszczeniu, także jak widzicie, no troszkę tego tu jest. Ja to zbudowałem na 6 kratek, jak mi się wydawało, że chyba na mniej budowałem. Tak, jedną kratkę chyba zostawiłem, albo była jedna kratka przerwy. No nieistotne. W każdym razie, moi drodzy, oczywiście te samochody parkujące przy drodze, to wszystko można z czasem pousuwać. Można budować parkingi, oczywiście trzeba je odblokować. Także tu opcji mamy naprawdę, moi drodzy, bardzo, bardzo dużo do działania. I tych, no i właśnie, tak cały czas wam będę to pokazywał, bo może ktoś nie widział. Ja zazwyczaj sobie zaznaczam te strefy w ten sposób. Nie zawsze chciałbym całe, ale to w jedynce było, tu akurat się nic nie zmieniło, jeśli chodzi o jedynkę. Natomiast w jedynce był ten taki ćwierkacz on się nazywał, a tutaj mamy coś w rodzaju Twittera, jest to o wiele ładniej zrobione, wyskakują komunikaty, ludzie lajkują sobie, nie wiem czy ja też mogę komuś, patrzcie, też mogę komuś polajkować, że... Właśnie, a propos służb energetycznych, bo taki był cel na dzisiejszy odcinek, żeby wam pokazać, o co chodzi z tym prądem. Jak wam pokazywałem w pierwszym odcinku, nowością na pewno jest tutaj ta stacja transformatorowa, pod którą się linie energetyczne podłącza i ona prąd przesyła. Jeśli klikniecie sobie w ogóle, moi drodzy, na elektryczność, to wy tutaj możecie tak naprawdę kliknąć na drogę, zobaczcie, najechać może i widzicie, ile to jest przepływu elektryczności. 40 MW może pod jedną drogą przepłynąć tego prądu, czyli macie ograniczenie na jedną drogę do prądu, czyli jeżeli chcielibyście jedną drogą tylko transportować ten prąd, to na przykład tutaj, jeśli ja bym nie zrobił jakiejś kolejnej drogi, może się w pewnym momencie zacząć robić tak zwany zator sieci energetycznej. Takie coś miałem podczas gameplayu, gdzie też no pewnych rzeczy się uczyłem, to też dla mnie było dziwne, no ale gdzieś metodą prób i błędów tego się nauczyłem. Kolejna rzecz, to może o tym nie wiecie, ale jak widać na tych słupach energetycznych, moi drodzy, też jest ograniczony przepływ prądu. My w tej chwili akurat tylko kupujemy elektryczności 4,37 MW, bo tyle nasze miasto potrzebuje, cały czas kupujemy jeszcze od sąsiada, jeszcze chwilkę ją pokupujemy, bo będzie to nas taniej wychodziło niż utrzymanie elektrowni, bo pamiętajcie, że celem tego poradnika, w postaci troszkę też gameplayu, jest zarabianie bez kredytów. Ale co dotyczy tej linii energetycznej, to jest ważne i to się nam przyda na przyszłość, a ja już wam zdradzę ten sekret. Tak jak widzicie, przepływ elektryczności, maksymalnie 400 MW może przez te linie wysokiego napięcia przejść. Także oznacza to, że jeżeli no, z czasem wybudujemy elektrownię, będziemy nadwyżkę chcieli sprzedawać, to ta linia ma też ten przesył ograniczony. Jeżeli byśmy chcieli bardzo, bardzo dużo tej elektryczności sprzedawać do sąsiadów przez połączenia zewnętrzne, to no raz, żebyśmy musieli mieć oczywiście wykupione kwadraciki, prawdopodobnie tutaj do końca, nie do końca mapy nie, ale do końca kwadracików, czyli praktycznie dotąd, bo tu na czerwono macie, widzicie, zaznaczone, tu są te połączenia zewnętrzne w postaci autostrad, w postaci właśnie prądu, no to byście musieli kolejną linię, jedną czy dwie jeszcze dobudować energetyczne, żeby tam do sąsiada przechodziły. No a jeżeli tak, no to byśmy musieli, zobaczcie, ile tych kwadracików mieć wykupionych. Także to, jak rozumiecie, jest w tej chwili gra, no nie do końca warta świeczki, prawda? Nie do końca jest to gra warta świeczki. Oni chcą jakieś nam tutaj domy o, powiedzmy, średniej zabudowie. Ja myślę, że jak tu są te szeregowe, to byłbym gotów następne zrobić tutaj. Tutaj też jakieś parki będą, bo ten przemysł, widzicie, gdzie te kominy z zanieczyszczeniem lecą. Także ja tutaj byłem świadom tego, że tutaj te domki mogą sobie być, bo ten przemysł nie wpłynie na to. Także też od razu, jakby ktoś pytał, dlaczego tu zrobiłem przemysł, a tu są domki, to zawsze jak klikacie na strefę i klikniecie strefę przemysłową, to właśnie wam pokazuje ten kierunek wiatru, tych ewentualnych zanieczyszczeń i to wam pomoże w dużym stopniu, moi drodzy, to ogarnąć. Także jest to jakaś opcja, myślę, że kompromisowa, nie? Że wiecie, że jeżeli ten wiatr by leciał w zupełnie inną stronę, no to wiadomo, że te zanieczyszczenia by no po prostu leciały na domki. Także tutaj, o, tam nam się jeden nam się wyprowadził. Jeszcze wam pokażę zastosowanie, spróbujemy z tym narzędziem, o którym wam mówiłem też w poprzednim odcinku, bo na przykład jeżeli mi się ten cmentarz tu średnio podoba, a też będę dobudowywał później te bariery, no to załóżmy, że tu byśmy chcieli ten teren wyrównać. To oczywiście mamy tradycyjną opcję z gładzeniem, ale tu nic, jak widzicie, nie zrobimy za wiele. Jest opcja ta, o której wam mówiłem ostatnio i ona wydaje mi się dosyć fajną opcją. Klikacie na górę prawym przyciskiem myszy i tak odkąd chcecie, tak zobaczcie, możecie taki troszkę podjazd zrobić. Nawet jak tutaj troszkę zabierzemy tej wody, no i w tym momencie możemy to jakoś tam wygładzić. To na pewno się narzędzie dość mocno przydaje w moim odczuciu przy budowie różnego rodzaju dróg, jeżeli nie chcecie mieć zbyt stromego podjazdu. I zobaczcie, ten oto sposób Możemy jeszcze z tej strony zrobić, prawda? Też sobie klikniemy, o nie, to jest akurat wygładzanie. Klikniemy sobie prawym i załóżmy, że chcę od tego i troszkę nam podniesie. No cudów nam oczywiście nie podniesie, tak? Ale coś niecoś podniesie. Także jakoś to tam, widzicie, w miarę sprawnie działa. Chociaż tutaj jest też wyżej, więc ja też nie chciałbym, żeby nam zaraz woda zaczęła tutaj wlatywać, więc może tu akurat sobie to już wygładzę na równy jakiś tam poziom. Także takie zabawy z terenem są fajne. Na początku to trochę zupełnie inaczej wygląda niż wersji w jedynce, ale można się przyzwyczaić. Czego na ten moment na pewno mi jeszcze brakuje i wiem, że tego na ten moment w Cities 2 jeszcze nie mamy, no to na pewno, moi drodzy, te nabrzeża. Ja lubiłem robić te nabrzeża, budować je, szczególnie przy portach, w takich miejscach z rekreacją, gdzie ludzie też tymi nabrzeżami mogli sobie spacerować. No tu niestety tych nabrzeży na razie nie mamy dostępnych, no mam nadzieję, że się one pojawią. O rondzie wam ostatnio mówiłem, jak się buduje, na pewno nie raz jeszcze rondo zbudujemy. Oczywiście minus tych rond, że to jest największe rondo, jakie możecie zbudować przez tą opcję, że tak powiem, fabryczną. No jeżeli chcielibyście już większe rondo, no to trzeba sobie zbudować samemu, no ale to może taki szybki, takiego szybkiego shorta nagram, jak zbudować takie własne rondo. No i teraz co? No mamy, moi drodzy, liceum, które myślę, że wypadałoby już zbudować, ale właśnie to liceum dużo miejsca zajmuje, bo ono ma takie... Dobra, no a to niech będzie pierwsze liceum, które będzie bez boiska dodatkowego. Bo już jak mi, moi drodzy, widzicie... O, zobaczcie, jak nam się to ładnie też połączyło. Jest parking, od razu przejście tutaj. Także oczywiście tu bym mógł jeszcze ścieżki jakieś dla pieszych dodać. Może dodam, że połączę to z cmentarzem. Zobaczymy, zobaczymy. Może tu jakiś taki park w ogóle zrobię, że porobię ścieżki dla pieszych jakieś i tam jakieś parki też pobuduję. Zobaczymy. Na pewno, no, oczywistym jest to, że mamy minus, więc niby poradnik nazywa się jak zacząć grać i zacząć zarabiać, a my jesteśmy troszkę na minusie, no ale na początku to jest jak najbardziej normalne. Natomiast co chciałbym wam tutaj powiedzieć, to też nowością, to już wam pokazywałem też w poprzedniej serii, zobaczcie, ile my dotacji dostajemy. Ponad 100 000 miesięcznie dotacji rządowych. To jak widzicie, automatycznie dostajemy dotacje, jeśli nam się super jakoś nie powodzi. Pożyczek jak najbardziej nie bierzemy, nie ma takiej opcji, moi drodzy, ani potrzeby. Podatków na razie bym tutaj kompletnie nie zmieniał, ale odblokowała właśnie nam się opcja z usługami. I to jest to, co chciałem wam powiedzieć. Na razie nie będziemy tego zmieniali, ale tutaj możemy ustalić budżet. No ja myślę, że na tym etapie, gdzie nie mamy służb drogowych, to budżet na drogi mogę dać o połowę mniej. Elektryczność, opłata za usługę jak najbardziej, tak? No tu jakby opłat nie mamy, bo nie mamy własnej elektrowni, nie? Możemy sobie właśnie zmieniać, jeżeli jeszcze w miejscowości nie mamy 1000 mieszkańców. Tylko pamiętajcie, że wtedy wam się to w tym, jak wejdziecie w panel danej usługi, zresztą zaraz wam to pokażę, to będzie wam się w takim kolorze to pokazywało. No i musimy policję jeszcze wybudować i straż pożarną, no bo już 1000 mieszkańców, a tutaj żadnego komisariatu, moi drodzy, nie mamy, czy tam posterunku, no to troszkę lipa. Także zaczniemy od straży pożarnej, zwykłą remizę strażacką i damy ją dosyć blisko tutaj, myślę, że strefy przemysłowej, bo wiadomo, tam się najczęściej może coś zapalić, a jeśli chodzi o posterunek policji, to może go przy głównej drodze po prostu damy, tylko zobaczymy. Tutaj oczywiście, jeśli obiekty na siebie nachodzą, to taki komunikat dostajesz i na pewno lepiej to jest jakoś zoptymalizowane, bo zobaczcie, jakbym chciał zrobić tak, pokazuje nakładające się obiekty, ale nie zbudujecie, bo to jest nasz obiekt. Jeśli tutaj byłby, powiedzmy, ze strefy zbudowany, no na przykład sklep, no to jak najbardziej moglibyście ten obiekt w ten sposób wyburzyć, budując po prostu. Czyli tu jakby no nic się wiele nie zmieniło, jeśli chodzi o jedynkę, no bo w jedynce akurat to było identycznie. Dobrze, to ja tutaj dobuduję jeszcze jakieś strefy mieszkalne. Oczywiście możecie sobie wybrać motyw, jak widzicie, czy amerykański, czy europejski. Tu sobie jak najbardziej możecie, moi drodzy, to wybrać. Ja bym bardzo też chciał, żeby nam się parki odblokowały, bo One są dość ważne do samopoczucia mieszkańców. Myślę, że sobie czas przyspieszymy. Na początku warto ten czas na pewno przyspieszać. No i co nam tu, moi drodzy, jeszcze daje? Jak widzicie, mamy wysypisko. Jeśli ono by nam się jakoś tam za bardzo zapełniało, co jak widzicie, tutaj mamy przechowywane odpady, tutaj wszystko macie zawsze pokazywane na wykresach. Także nie musicie się o nic martwić, ale jeżeli by wysypisko no, nie spełniało swoich norm, w sensie było za małe, to zawsze możecie tym narzędziem, tutaj widzicie, to powiększyć, ale możecie to tylko tak powiększyć, jak się to kółeczko takie czerwone pojawia. To samo oczywiście też dotyczy stref specjalistycznego przemysłu. My w tej chwili oczywiście takiej strefy nie mamy, ale do tych stref się zalicza, już wam chciałbym pokazać, a nie, mamy już kurczaki, możemy, super, moi drodzy, możemy hodować już kurczaki i wydobycie kamienia, czyli możemy zobaczyć surowce naturalne. No to jest właśnie etap, który na tym trzecim levelu nam się odblokowuje, czyli surowce naturalne. I zobaczcie, w strefie przemysłowej okazuje się, że mamy wydobycie metalu, kamienia i węgla bodajże, więc śmiało ten przemysł specjalistyczny możemy tutaj dać. Czyli tutaj na pewno będzie to wydobycie, pomyślimy jak tam zrobić jeszcze z kwadracikiem. Nie będziemy tutaj jakichś fabryk więcej budowali, może z jedną. Jak ja to robię, jeśli chodzi o te surowce? Włączam sobie podgląd, tylko to musicie zawsze na dwa razy, nie? Zobaczcie, moi drodzy, włączam sobie podgląd, żeby widzieć, gdzie te surowce mniej więcej się mieszczą. I wtedy buduję drogę mniej więcej według tego. Tylko ja tu buduję drogę według tego i zaraz wam pokażę, jak się tę strefę mniej więcej ogarnia. Ja to wolę raczej robić w kwadratach. Tu wam się przyznaję z ręką na sercu, że nie podoba mi się... Dobra, załóżmy, że coś takiego. I zobaczcie, to jest o tyle fajne, że tu mamy do dyspozycji 3 surowce, bo to jest... Znaczy w tej chwili tylko kamień możemy wydobywać, więc tylko ten kamień będziemy wydobywali. Natomiast zobaczcie, no tu w tym momencie jakby pokazuję wam zasięg tej strefy. Deficyt produkcji mamy i zobaczcie, przy budowaniu tej strefy specjalistycznej pokazuje, ile mamy deficytu produkcji. 13 ton mamy deficytu. To jest wszystko, słuchajcie, naprawdę bardzo fajnie zrobione. O co mi chodzi? No produkcji nie jesteśmy w stanie w tej chwili wejść, bo nie mamy dostępnej. Natomiast gdybyśmy weszli, tam byłoby napisane, ile jest nadwyżki, ile jest właśnie deficytu. A tutaj przeciągając to, zobaczcie, zwróćcie uwagę, surowce do wydobycia pokazuje nam, ile ton tego surowca możemy wydobyć. Tylko tu widzę, jakiś jest obiekt, aha, jakiś domek tutaj. Co to w ogóle jest za domek? Czekajcie, może nie będę murzyć. Ruiny starego młyna. A wiecie co? No, jeśli mamy strefę przemysłową, to myślę, że może jako atrakcja mogłyby sobie takie ruiny być. Także zobaczcie, tutaj przeciągając w tym momencie, jak nadajecie kształt temu, z każdym przeciągnięciem pokazuję wam, ile wydobędziecie. Mieliśmy niby deficytu, pokazywało 17 ton, a my w tej chwili już mamy do wydobycia z tego kawałka 140 ton, słuchajcie, kamienia. Ponieważ nie mamy innych odblokowanych, no to nie będę tutaj działał. No i to generalnie oczywiście się dość prosto przeciąga. Nadajecie kształt taki, jaki sobie życzycie, czyli ta droga, którą tu wybudowałem, ona nam w sumie potrzebna w tym momencie nie jest. Ale ja nigdy nie wiem, gdzie będę co budował, bo nie wiem, jak te kształty się na siebie nałożą. To wiem dopiero w momencie, kiedy, wiecie, buduję, no to widzę na tych kółeczkach. Tu już zwiększając, jak widzicie, zwiększamy jakiś tam obszar, ale wcale nam tych ton nie przybywa. No jeśli za bardzo zmniejszę, no to oczywiście ubędzie, ale już nam jakoś tam nie przybywa, także nie ma sensu dalej to jakoś super. O, ja to już zrobię, żeby jakiś tam w miarę kształt miało. Zobaczymy, to później zawsze można przerobić, jakbyśmy drogę budowali, no bo to niestety nigdy nie będzie jakoś tam idealnie wyglądało. I tu musicie się z tym liczyć i zobaczcie, już jeżdżą koparki, wydobywają kamień, jeździ jakaś wielka wywrotka. Także już na tym ładnie zarabiamy, jest maszyna i oni tu pracują. I ten przemysł specjalistyczny jest o wiele takim bardziej czystym przemysłem. No dobrze, my tu zbudowaliśmy, moi drodzy, ulicę, która mi średnio się podoba i zobaczmy, czy to się da. Nie da się, bo ja ją krzywo zbudowałem i nawet jak zrobię tak, to zobaczcie, jak będzie brzydko taki zakręt. No oczywiście, że mógłby być, czemu by nie, ale po co jakieś zakrętasy, nie? No w sumie po co? Chociaż z drugiej strony, no nie wiem, skrzyżowanie na zakrętasie takie dziwne, nie? No nie dla mnie to. Więc ja sobie to zrobię jednak prosto, ale chciałem wam właśnie pokazać, że z czego wynika to przebudowywanie dróg. Tylko zawsze musicie sobie, widzicie, kliknąć. Tak, tam się nam plują już, że prądu nie mają. I jak zwykle, to już mówiłem, pokazuję wam zarówno kąt, pod jakim budujecie do tej drogi, kąt, jaki macie od tej drogi. Także jest to świetne, kapitalne rozwiązanie. Czy tutaj bym jeszcze, no na razie kurczaków to nie wiem, chociaż kurczaków chyba nie musimy tylko i wyłącznie, słuchajcie, dawać w... Kurczaków nie musimy tylko i wyłącznie dawać. Dobra, przy tym możemy zbudować też fabryki. O, niech tak sobie będzie. Niech tak sobie będzie. A tutaj się pomyśli, jakieś parki wybuduje, żeby oczywiście nasi szanowni mieszkańcy nie mieli smrodu za dużego. No to także wiemy, jak odblokowała nam się ta... ten podgląd na surowce naturalne, to wiemy, że tutaj będzie bardzo dużo tych surowców i na pewno będzie trzeba kwadracik, moi drodzy, wykupić. Zobaczymy, tu są tory kolejowe, to i może dworzec jakiś towarowy się zrobi, chociaż dworzec towarowy wolałbym gdzieś pewnie tutaj zrobić. To też z tymi domkami tu nie mogę za bardzo szaleć, ale myślę, że śmiało. A czemu tutaj się jakieś takie dwa domki wybudowały dziwne? Zobaczcie, co tu się stanęło. Taki odmieniec, to musiałem źle zaznaczyć chyba kratki, czy co? Nie, no zaznaczyłem. Ciekawa sprawa. Czemu tak? Ale nie wnikajmy. Dobra, tu im dajmy troszkę więcej odstępu. Niech się, moi drodzy, budują. Oczywiście szybko schodzą te strefy, jak łatwo zauważyć. Już nam szybko zeszło do zera. Czekamy oczywiście na ten czwarty kamień milowy, który już praktycznie powinniśmy mieć. O, okej. Oczywiście zawsze wam pokazuję, co tam ten, ja nigdy jakby tego nie czytam, ale zobaczcie, co nam odblokowało. Oczywiście tam ten limit pożyczek nie, ale możemy na przykład robić uchwały i tworzyć dzielnice. Także jeśli chodzi o uchwały, no i tutaj też wam cały czas polecam zaglądać, bo zobaczcie, że nagle się zmieniło zapotrzebowania na mieszkania, tak? Bo wybudowałem tak dużo stref, że nagle im tu przeszkadza niezajęte budynki, tak? Wszędzie im przeszkadza niezajęte budynki poza handlem. Tak samo w przemyśle. Dostaliśmy również, jak widzicie, biura. Coś też będziemy o tym jak najbardziej, moi drodzy, myśleli. No ale dobra, niepotrzebnie z tego wyszedłem, bo ja miałem wam pokazać uchwały miejskie. Zobaczcie. Minimalna opłata za taksówkę. Niech będzie te $10, no i nic więcej nie jesteśmy w stanie zaznaczyć, bo jeszcze nie mamy kamieni milowych. No a taksówki na razie nie będziemy robili, bo to jest za duży koszt, jeśli chodzi o utrzymanie. Choć powoli byśmy musieli już się zdecydowanie zastanowić nad jakimś transportem, no bo myślę, że jak już taka wioska jest, te 1000 mieszkańców, to jakiś autobus mógłby jeździć, ale jeszcze myślę, że za wcześnie. Tutaj chciałem wam właśnie pokazać, że w liceum macie takie fajne ulepszenie w postaci, tylko to jest dosyć drogie, nie? Na razie tego nie zrobimy, zobaczcie, tylko to jest olbrzymi stadion, którego tutaj na pewno nie wybudujemy, bo byśmy tą rzekę tutaj zasypali. Zbliża nam się jesień i zobaczcie też, co się dzieje. Drzewa zaczęły się robić żółte, pomarańczowe i wszelkie inne kolory mieć. Będzie za chwilę zima, więc zapewne będzie nam potrzebny, będzie nam potrzebne to miejsce do służb, które dbają nam tutaj ładnie o o drogi, natomiast oczywiście, jak widzicie, ja tutaj teraz chciałbym jakieś parę parków wybudować, żeby tutaj ich oddzielić jakoś od tego przemysłu, od tego hałasu. I te parki, słuchajcie, zawsze buduję przy drodze, powiedzmy, tej bocznej i od razu powiem wam, że możecie budować parkingi, tylko nie polecam wam robić parkingów przy głównej drodze, ponieważ będą one generowały koszty. My jeszcze parkingów nie mamy dostępnych, więc jakby no tutaj wiadomo, jest za mała miejscowość, żeby parkingi budować. Parkingi są płatne, one na siebie zarabiają, więc jest to wszystko git. I warto te parkingi właśnie budować przy bocznych drogach, czy czasem gdzieś między domami, niż robić przy głównych. Przy głównych starałbym się nie robić tych parkingów, bo już wiem z doświadczenia, mam to sprawdzone po prostu no w praktyce, moi drodzy, że jeśli tu na przykład przy głównej wjazdowej drodze bym zrobił parking, to nam by się robiły korki. No i właśnie, tutaj będzie później na pewno to narzędzie nam potrzebne do ustalania, że tak powiem, kierunków jazdy, które nam pomoże odkorkować, bo jak widzicie, zaczyna tu się już lekki ruch robić, no ale jeszcze tego narzędzia nie mamy dostępnego, także no możemy sobie pomarzyć. I teraz przykładowo, i tutaj widzimy takie coś, no powiedzmy, że nam się to nie podoba, to jak najbardziej możemy to sobie, słuchajcie, poprawić. Widzicie, tym przeciąganiem, tylko to trzeba jakoś tam dostosować, bo czasami droga przeszkadza, także o. Także jak chcecie sobie tym narzędziem to poprawić, no to już mamy wodę, więc we wodzie raczej chyba się nie da. Znaczy niby się da, ale wątpię, żeby we wodzie kamień wydobywali, ale spróbujmy. Spróbujmy, zobaczymy, czy koparka wjedzie do wody. To będzie mój eksperyment, bo nie wiem, ale raczej już widzę po tym zielonym, że nie, we wodzie raczej nie będą chcieli. Ciekawe w ogóle, co by się stało, jakbym dalej poleciał z tym. Czy ta koparka przez wodę, słuchajcie, przejedzie, czy... To jest to, co robię, jest oczywiście taką troszkę głupotką na zasadzie, wiecie, moich żartów. No i to bym jakoś tu też jakoś wyrównał, nie wiem, czy to trochę ściął, już tam o tą tonę będziemy się, słuchajcie, kamienia targować, co wy na to, niech to jakoś w miarę wygląda. Dobra. Zobaczymy, aż z ciekawości to po prostu zaznaczyłem, bo jestem ciekaw, co tu się stanie, czy przez tą rzekę te koparki będą jeździły, czy jakąś powódź nas spotka, czy co. I tutaj jest sobie to wysypisko, więc myślę, że można by to też do strefy przemysłowej połączyć, to by był też fajny motyw na budowanie dróg, bo moi drodzy to... O, ale staty... Aha, no tak, bo mamy przyspieszone tempo. To słuchajcie, myślę, że to byłby dobry motyw na ten odcinek, bo jeśli chodzi też o budowanie jakichś mostów, to znaczy, oczywiście mówimy o zwykłej drodze, możecie to zrobić w sposób najbardziej klasyczny, ale pokazuję wam, że w wodzie, więc musicie dać raz page up. Teraz widzicie, tam będzie, że jest w wodzie, więc jedyna opcja jest na przykład to zrobić tak. Tu w sumie nic się nie różni jak jedynka, tylko plus jest na pewno taki, że jak widzicie, jak budujecie, na przykład możemy stąd sobie zrobić, że jak budujecie jednak coś w rodzaju mostu, to on zawsze wam pokazuje kąt. Tak? Jak widzicie, jest to zawsze pokazany jakiś tam kąt, pod jakim jest budowany. Ale teraz minus, bo jeśli chciałbym tą drogę połączyć z tą, to już pominę, że oczywiście będzie za duży spad. A i pauza. Zobaczcie, chciałbym to poprzedłużyć. To nie mogę, bo mam za wysoko. Znowu, jakby kiedyś w jedynce było tak, że automatycznie się to tworzyło, tak? Dostosowywało do poziomu, a tutaj ten poziom wcale nam się automatycznie nie dostosowuje. Dobra, w sumie już pauzy nie potrzebujemy. Bym chciał po prostu zrobić do... Nie, niżej to nie. Widzicie, te kreski, wszystkie linie pomocnicze naprawdę nam bardzo dużo pomagają, bo jeżeli wtedy też widzicie, jak ta droga będzie wyglądać, już macie podgląd, a w jedynce było tak, że dopiero widzieliście, jak będzie droga wyglądać, jak ją zbudowaliście. W ten sposób można sobie jakiś tam most delikatny zrobić, no może on wygląda śmiesznie, no przez to, że mamy teren nierówny i wiecie, tu jest pewnie trochę niżej niż tam, więc ten most no wygląda troszkę tak, chociaż on idzie, mi się wydaje, że... Nie no, jest prosty. Okej, dobra, musiałem przybliżyć, żeby... Musiałem, słuchajcie, przybliżyć, żeby zobaczyć. Drzewo rośnie w środku rzeki, niezły numer, nie? Nie no, spoko. No i jakby to budowanie w tym momencie takie jest dosyć prostsze. A to chciałem specjalnie podłączyć, bo mamy wysypisko śmieci, tak, żeby nam te śmieciarki od razu do strefy przemysłowej mogły jechać. Tam się coś zburzyło, bo jednak im się ten most, jak widać, nie podoba. No nie wiem, czy przy rzece bym chciał te fabryki budować. No oczywiście odpowiadam z góry, że nie, ale raczej bym tu zrobił coś takiego, żeby oni tu mogli... A zresztą na razie... Nie jest to na razie, słuchajcie, tak ważne. Tu nam się w ogóle chyba strefa cała wyburzyła. Mi się wydaje, no... Tak dobrze mi się wydaje. A to dobra, zapełnimy, spoko, niech będzie. A tutaj kawałeczek możemy też zapełnić. Tu w zasadzie jest taki cypelek, więc luz. Dobra. Co jeśli chodzi o biura? No myślę, że biura zawsze fajnie jest budować przy jakiejś głównej drodze. O, pierwszy korek mamy przy rondzie, także będzie niedługo zabawa. Ja myślę, że na wjeździe w ogóle do naszego miasta postawiłbym parę biur. One na razie są o niskim zagęszczeniu i tutaj też jest napisane małe biurowce. No, nie jest to napisane, czego te biura mogą dotyczyć, jakiego rodzaju firm, więc dopiero się dowiemy, jak zbudujemy to. Zresztą tu nigdy nie macie jakiejś tam jasnej reguły. No na pewno w przypadku tej strefy handlowej, tak, to jest jasno napisane, że te supermarkety, jakieś tam duże kina i tak dalej, to jest te duże zagęszczenie, a małe zagęszczenie to jest właśnie jakieś tam stacje benzynowe czy coś. No widzicie, tu nam się robi korek. Ja już wiem, jak to rozwiązać, jakby ktoś się, moi drodzy, pytał. Natomiast my jeszcze chyba nie mamy tego odblokowanego i to... dzielnicę możemy stworzyć. Właśnie, to miałem wam pokazać. Autobus jeszcze chwilę musi poczekać. Dobrze, to słuchajcie, zróbmy sobie dzielnicę. I teraz tak, ja nie wiem, czy... To może bym zrobił jako jedną dzielnicę, a to po prostu jako drugą. Tak mi się, moi drodzy, wydaje. I dzielnice oczywiście tworzymy w ten sam sposób, słuchajcie, w jaki się tworzy... No w zasadzie... W ten sam sposób, jaki tworzymy... No niech będzie tak. Ten przemysł specjalistyczny, czyli w sensie, że tak samo to się wyznacza, właśnie widzicie, tymi kwadracikami. Ja to tak zrobię. Oj, coś tutaj zrobiłem, kurczę, nie... Jest? Jest, dobra. Będzie oczywiście dzielnica do przebudowy. Jak na to klikniecie, to jak widzicie, klikniecie na dzielnicę, to możecie widzieć. Natomiast co byśmy chcieli w tej dzielnicy zmienić? Nazywa się Leszczańskie Bieliny. No oczywiście tu możecie zmienić nazwę dzielnicy. O, niech będzie. No jak nazwać tą dzielnicę, moi drodzy? Jak nazwać tą dzielnicę? To jest dobre pytanie. Coś od jakiejś pierwszej dzielnicy, no bo to w sumie pierwsza... Znaczy to nie jest pierwsza. Pierwsza powstała po drugiej stronie ulicy, więc ja ją nazwę roboczo druga. Druga, a wy oczywiście w komentarzach możecie napisać, jak byście ją nazwali. I wtedy, jak będzie jakaś fajna propozycja, to... No jest to oczywiście poradnik, ale też w formie gameplayu, no bo to najlepiej pokazać w praktyce. No i właśnie, moi drodzy, klikając na tą dzielnicę, bo do tego zmierzam, pokazuję wam, ile macie gospodarstw domowych, czyli to jest też dla was informacja, bo zobaczcie, tu niby mamy zapotrzebowanie na strefę mieszkalną, które praktycznie pęka w szwach, a tak naprawdę ta informacja mówi wam, że nie musicie budować, no bo i tak macie 200 mieszkań niezajętych, nie? Mieszkańcy 1000, tutaj jeżeli na to najedziecie, jak widzicie, pokazuję wam, ile zwierzątek jest, czyli to też jest informacja, że może park dla zwierząt warto też budować, prawda? I taki chyba zaraz zrobimy, ale tu wam wszystko pokazuje, ile dorosłych, ile dzieci, ile nastolatków, ile wykształconych, no naprawdę tu już możecie się śmiało mocno wgłębić i to wam też dużo powie. Ilu pracowników, czyli pracowników macie tam prawie 600 na 644, czyli już jakieś miejsca pracy by się na pewno pomogły. Tu możecie przepisać też jakieś usługi. Natomiast tej rzeczy tutaj niestety nie zmienimy, jak widzicie, bo to wszystko na razie jest pozajmowane, ale mam na myśli na przykład opłatę na poboczu, możecie zrobić progi zwalniające, coś, czego nie było w jedynce. No recykling był, świadome zużycie energii też było, zakaz ruchu ciężarowego też oczywiście w jedynce był, ale na przykład możecie zrobić osiedle strzeżone. co oznacza, że będzie to takie osiedle zamknięte. Także jest, tu widzicie, tych opcji naprawdę, naprawdę sporo. No tu zrobimy dzielnicę, którą nazwiemy sobie pierwsza. Roboczo, no może później ją troszkę kształtem tutaj przykrócimy. Na razie oczywiście nie możemy, jak widzicie, żadnych przepisów tu dać, ale też macie informację, że na przykład tu jest 415 pracowników na 442, czyli jest miejsc pracy więcej, ale gospodarstwa domowe są praktycznie na maksa. Będzie pierwsza. Dobra. Także tutaj gospodarstwa domowe jakieś można rozbudować i to też właśnie możecie w dzielnicach robić. No oczywiście trzeba kliknąć na szkołę, bo to jest jeden z elementów, gdzie trzeba to obserwować. Jak widzicie, mamy 200 uczniów niecałych, 198 na 1000, także spoko, nic nie musimy więcej tutaj robić. Tutaj chciałem zrobić park dla psów, ale on chyba jest. To jest chyba park. Nie, to jest mały park, to jest park dla psów. Jak widzicie, tutaj to zarządzanie to jest ten kolor, który jakby ma znaczenie według budżetu, tak? No ale koszt utrzymania mamy, słuchajcie, 2000 na miesiąc, więc chyba się nikogo nie dziwi, że budżet dałem na troszeczkę mniej, prawda? Zobaczmy, co tu się nam za biurowce wybudowały, bo to też jest dosyć istotne, jeszcze się niektóre budują. Jak widzicie, wstępnie te biura wyglądają trochę jak sklepy. Ale zobaczmy, co to jest. Na przykład oprogramowanie produkują jakieś. Media, oprogramowanie. Czyli dużo firm z mediami, czyli już wiemy, że jak nam się kamień milowy, finanse, czyli pewnie jakiś bank, pożyczki. Także dużo mamy takiej technologii, nie? Jeśli chodzi o te biura małe. Więc oczywiście będą nasi pracownicy, znaczy nasze miasto będzie musiało na pewno mieć dobry zasięg na internet. To też jest kolejna nowość, bo to też poczta doszła, ale póki tego kamienia milowego nie mamy odblokowanego, to też nie będę o tym jakoś tam się rozgadywał, no bo po co, moi drodzy, mówić o czymś, czego nie ma. No tak się zastanawiam, tutaj na czynsz narzekają, czy za mało klientów. No tak, mało klientów. No to trzeba by im troszeczkę tutaj dodać, a tu widzicie, dlatego narzekają za wysoki czynsz, bo to nie jest miejsce stworzone. Dlatego ja wam mówiłem, zrobiliśmy to testowo na tą małą strefę i zobaczcie, jest na pomarańczowo, na czerwono, bo to nie jest miejsce nadające się do mieszkania. I ja wiedziałem, że to będzie generowało jakieś problemy, że albo te budynki będą poopuszczane, no wręcz byłem tego pewien, nie? Że będą mieli po prostu do nas o coś pretensje i jak widać te pretensje są. Bo jeżeli byśmy chcieli na przykład domki wybudować, takie fajne, luksusowe, to tutaj je lepiej dać i to właśnie, moi drodzy, zrobimy. Jeśli chodzi o budowanie w tej strefie niskiego zagęszczenia, ono mi zazwyczaj, słuchajcie, jakichś tam korków nie generuje, także ja tam też zostawmy może kratkę przerwy tradycyjnie, żeby tam jakieś drzewka posadzić, tym bardziej, że tutaj jest dużo drzew, więc niech będzie. Żeby sąsiad sąsiadowi, wiecie, przez płot nie zaglądał, niech mają troszkę między sobą przerwy. Tu jeszcze coś fajnego się wymyśli. Także, moi drodzy, no tutaj na pewno będzie trzeba strefę mieszkalną rozwinąć. Damy na wszystkie kratki, niech mają duże działki. Zobaczcie, jak nagle spada szybko. Oni teraz chcą średnie zagęszczenie, a to średnie zagęszczenie chciałem tutaj zrobić. Tu nam się korki robią przy strefie przemysłowej i to też jest taki średni pomysł, ale nie wiem, czy ja tego nie rozwinę inaczej, że tutaj po prostu zrobię... O, i to bym rozdzielił wtedy troszeczkę handlem. Wiecie co? Tak mi się wydaje. Tu była chyba komenda policji, jak dobrze pamiętam. No trudno, będzie trzeba jeden domek wygonić. Może tak, troszkę z ukosa. Tutaj na coś miejsce sobie zostawimy. I wtedy tutaj będzie handel, a tutaj już sobie pójdą elegancko domki. I nikt nie będzie, myślę, narzekał i nie będzie korków. A później można nawet to połączenie w sumie, jakby nie patrzeć, usunąć, moi drodzy. Aha, bo tam i tak nie mamy działki zagospodarowanej, to tak może być. Dobra. Jak widzicie, wszędzie wam ładnie pokazują... Ojej, tutaj za daleko trochę pojechałem, no ale to też nie musi tak być, może być dalej połączenie, jak to powiedział. Chociaż tu bym rondo chętnie zrobił, taki miałem zamysł. No wiecie co, no i widzicie, to są niestety koszty, że kogoś z tego domku trzeba wywalić, nie? jak się takie budowle robi. Tutaj na pewno nie chcę, żeby ktoś mieszkał, ale zobaczcie, samo zburzenie nie jest rozwiązaniem, bo oni się będą budowali na nowo, więc tak jak w jedynce, tą strefę musicie stąd wykasować. O, i spadł śnieg, spadła zima, chciałem powiedzieć. Spadł śnieg, także widzicie, mamy zimę i dlatego służby drogowe są nam potrzebne, żeby nam ładnie odśnieżały. Ja spróbuję zrobić te domki o średnim zagęszczeniu i zobaczmy, tak, mamy na zielono, więc jak najbardziej w tym miejscu im to, moi drodzy, odpowiada. I jak widzicie, od razu budując domki macie jakby pełne info o ewentualnym zanieczyszczeniu, czy też hałasie. Widzicie, tutaj jest bardzo małe, no bo ten kamień, on nie generuje jakichś problemów, tutaj troszeczkę, kawałek, więc te domki w żaden sposób, wiecie, nie ucierpią, tym bardziej, że my je i tak oddzielimy, kochani moi drodzy, parkami. Tutaj park sobie zrobimy, o, tu. Tylko wiadomo, te parki są raczej rzeczą dość drogą, jeśli chodzi o tą zieleń, ale zobaczcie, jak nam szybko przybyło mieszkańców, bo dopiero co mieliśmy 1000, a już mamy 1600. I w tym momencie właśnie, kiedy taka liczba mieszkańców zaczyna przybywać, pojawiają się jakieś ewentualne pierwsze korki i tak dalej. Natomiast, żeby te korki rozbudować, rozładować, to też potrzebujecie tych służb drogowych. One tutaj są głównym takim czynnikiem, który na to wpływa. No, wypadałoby jeszcze gdzieś tutaj szkołę. Tak średnio mi te szkoły się oczywiście podobają przy tej rzece, tu uważam jest o wiele ciekawsze miejsce. Na coś ciekawszego, ale mamy trochę ograniczone miejsce. Zobaczę, czy w ogóle tutaj gdzieś nie zrobię. Zobaczymy, to jeszcze tak jakby nie zastanawiałem się, ale na pewno musimy, moi drodzy, szkołę pomaturalną, ale jeszcze nie mamy kamienia milowego wybudowanego. No i zawsze warto sobie kliknąć, czy na przykład na to zdrowie, tak, zobaczyć, czy tutaj w miarę jest ok, czy wszędzie zasięg jest. No wiadomo, jest na żółto i teraz ktoś z was zapyta, czemu na żółto, a nie na zielono? A dlatego, że jak weszliśmy w budżet, moi drodzy, zobaczcie, i usługi opodatkowaliśmy, ochrona, służba zdrowia jest na 80%, czyli taki tutaj, jaki kryje się kolor, no taki pomarańcz, nie? Taki pomarańcz w zasadzie się kryje, taki chodzący trochę w żółty, no i powiedzmy, że odpowiednik tego koloru mamy tutaj, czyli ten kolor, który będzie przy drogach, zobaczmy dalej, śmieci. Śmieci akurat nie obniżaliśmy budżetu, prawda? I wszędzie macie na zielono pokazane, że w sensie, że nie ma nagromadzonych śmieci. Jeśli chodzi o edukację, czyli szkoła podstawowa, zawsze wam zasięg pokazuje, natomiast no przy liceum to już tak, jak widzicie, niekoniecznie. Natomiast no na razie ze szkołą podstawową nie ma problemów, to jest dosyć, na dwie dzielnice ona tutaj obsługuje. Jakby był problem, to gdzieś tu się później, kupując kwadraciki, wybuduje kolejną. A uwierzcie mi, że problemy się z czasem oczywiście, że pojawią. To samo dotyczy na przykład straży pożarnej, sprawdzamy. Później bardzo fajna opcja ze strażą pożarną jest, czy to w przypadku tej drogiej już stacji straży pożarnej, czy w ogóle helikopterów, to jest bardzo fajna opcja, bo latają helikoptery, które nie stoją w korku i gaszą. Wiem, że w jakimś DLC chyba w jedynce było to z helikopterami, ja natomiast nie miałem, moi drodzy, z tym kompletnie do czynienia. Tak samo możecie później ulepszenie kupić w komendzie policji, że również policja lata helikopterami, co przyspiesza jakiś tam... I tak samo przy szpitalu mogą być helikoptery ratownicze, tak? Więc jest duża tutaj możliwość do podziałania. Jeśli chodzi o autobusy, to trzeba, tak jak i w jedynce było, najpierw wybudować zajezdnię, później gdzieś najlepiej obok siebie, gdzieś jakiś no to się nazywa chyba dworzec autobusowy, tak? Też jest później zajezdnia dla taksówek, ale to, jak widzicie, jest troszeczkę rzeczą, na razie no nie ma sensu, no bo po co kupimy samą zajezdnię, jak i tak nie możemy jeszcze kupić stacji. Poza tym myślę, dworca, poza tym myślę, że mamy na tyle małe miasto, więc musimy po prostu sępić kasę. Lepiej im trochę więcej parków wybudować, żeby byli uszczęśliwieni. No i oczywiście, jak to wszystko sprawdzać? No cały czas, jak widzicie, można tutaj klikać w ikonkę miasta i widzicie dostępność miejsc pracy, czyli teraz narzekają nam, że jest mało miejsc pracy. Ci również narzekają na miejsca pracy, ci również. Także jest ok, jeśli chodzi o handel, czyli Czyli moi drodzy, czyli co? Trzeba by im troszkę handlu dodać, ale jak widzicie, tu jakiś tam problem jest, bo ci narzekają na przykład, że jest za mało klientów. Także no, jakby nie dogodzicie im nigdy tak w 100%, nie? Bo niby mówią o dostępności miejsc pracy. Sprawdźmy, czy to tutaj na przykład pracują. Jest 115 pracowników. Zobaczcie, ile tu ludzi pracuje, moi drodzy, przy wydobyciu kamienia, nie? 115 pracowników jeździ koparkami, tamtymi ciężarówkami i tutaj nam działają. No, jeśli chodzi oczywiście o handel, to jest ta sama sytuacja co do stref mieszkalnych. Zobaczcie, że często tutaj widzicie, nie dość, że jest na zielono, to jest takie na żółto. I chodzi o to, że to jest teren bardziej korzystny, gdzie ci klienci będą teoretycznie, niż na przykład ten, który jest na biało. Nie? Że to jest liczba klientów. Oczywiście najlepiej by było, żeby to w ogóle się świeciło na zielono. Nie sugerujcie się tym, bo to jest strefa mieszkalna tu obok. Ta, której swoją drogą nam się jakoś budować nie chcą, czyli oni by jednak woleli... Więc oni jednak by, słuchajcie, tutaj woleli te domki szeregowe, tylko to też jest tak troszkę, wiecie, myląco według wykresu, bo zobaczcie, to niby to są te same kolory, a musisz się domyślać, tak? No bo tutaj jakbyście tak najechali na to, teraz popsułem, o zobaczcie, jak najedziecie na to, no to średnie zagęszczenie jest średnio, chyba że oni tu w ogóle chcą na wysokie zagęszczenie, ale przecież nie mamy go jeszcze dostępnego, a nie, mamy już dostępne, a tanie mieszkania, okej. Czyli oni chcą tanie mieszkania. No nie chciałbym im za dużo tych tanich mieszkań dawać, bo z jakiej racji mamy tak aż... O, zobaczcie, jak śnieg topnieje, tak? Przez to, że mamy oczywiście przyspieszony tutaj rytm gry. Nie chciałbym, słuchajcie, im dawać tych tanich mieszkań. Na razie może gdzieś tam coś wcisnę, ale na razie nie chciałbym, bo to bez sensu. Czyli co? Średnio to wygląda na razie z miejscami pracy, więc na pewno coś by im trzeba dać. Ale ja powiem wam szczerze, przemysłu bym nie dodawał, bo myślę, że go tutaj na razie wystarczy, a też trochę narzekają na... Zresztą słuchajcie, to jest nic prostszego, jak kliknąć na dzielnicę druga i cały czas sobie zobaczyć pracownicy 665 na 746, co oznacza, że miejsc pracy jest tam jeszcze 100 do przodu, tak? 100 do przodu. Gospodarstwa domowe też jeszcze mają wolne miejsca, więc ja myślę, że wiecie, nie ma co tak na chama tutaj budować. Na pewno graficznie zostało to dopracowane, może taki szczegół, zobaczcie, jak dym z komina. No w jedynce na pewno nie było to tak ładnie zrobione. Tym bardziej, że mówię, mamy przyspieszony czas. Ciekawe, co się stanie, jak damy na zwykły czas. Będzie tak naturalnie pewnie wyglądało wszystko. Chociaż czasem jak jadę na zwykłym czasie, to mam wrażenie, jakby było spowolnione to wszystko było, nie? Ale no, trochę tam spowolniło. Oczywiście na wolnym czasie warto robić wiele rzeczy, jak macie jakieś przebudowy czy coś, żeby szkód nie narobić. No, pobudowaliśmy handel, ale oni na klientów narzekają cały czas. No więc tak, wiecie, tu i tak musi być jakieś rondo. Ja myślę, że to będzie moment na rondo, szczególnie, tak wam powiem szczerze, dlatego może zostawiłem takie troszeczkę, takie miejsca, nie? Jak widzicie, tutaj nie budowałem mieszkań, tutaj na razie nic nie dałem. Bo ja tak sobie zakładam, czy tu przypadkiem nie pójdzie autostrada w przyszłości. Chociaż z drugiej strony to jest tak małe... A, bo tu mamy taki teren, okej. No bo autostrada, a bo ona idzie, biegnie pod podziemną. Dobra, to nie. No skoro mamy podziemną autostradę, to niech sobie będzie autostrada podziemna. Tutaj może z tej autostrady też fajnie by było jakiś zjazd zrobić, myślę, do tej strony. Zobaczymy, jaki będę miał pomysł na zagospodarowanie tej części. To na pewno tutaj z tej autostrady coś tam bym... dał, no bo oni muszą jechać, zobaczcie, tutaj tą autostradą, wjechać na tą, nawet nie wiem, czy ten zjazd im na to pozwala, bo tutaj jest dużo jakichś takich nowych, a no nie, tutaj mogą zjechać, okej. Zobaczymy, jak ta spirala się tutaj sprawdza, jeszcze jej akurat konkretnie nie stosowałem. Natomiast jak ja bym stosował takie coś na połączenie autostrad, to raczej wolałbym, żeby wszędzie były po dwa pasy, co też można przerobić, ale musicie to robić bardzo ostrożnie. Fajnie, to jest na pewno na plus. Oczywiście my nie mamy autostrad jeszcze dostępnych, tak? Ale to jest na pewno spora zmiana, że mamy, oprócz tego, że właśnie są te gotowe ronda, jako takie fajne rozwiązanie, to chociaż brakuje większych, tak jak mówiłem, tak na pewno te rozwiązania autostradowe, tych zjazdów z autostrad jest cała masa i możecie naprawdę tego sporo wybierać. No ja wam tego teraz nie pokażę, bo po prostu nie mamy możliwości. I nie mamy dostępnej autostrady. Nie mogę chyba wam tego pokazać na zwykłej drodze, aczkolwiek spróbuję, bo w przypadku autostrad jest jeszcze jedna bardzo fajna funkcja, ale chyba mi się uda. Zobaczcie, jeśli tu byśmy na przykład chcieli zrobić drogę jednokierunkową. Ja często takie rzeczy stosowałem i zastanowię się, czy przypadkiem tego nie zrobimy. Że tutaj jednokierunkowa i, znaczy dwa pasy, ale oddzielone, żeby nie było takich skrzyżowań. To zobaczcie, budując takie coś, mamy, tutaj jest taka opcja, tryb równoległy. Bardzo fajna rzecz, zobaczcie, cyk. I budujecie sobie autostradę w ten sposób i zobaczcie, jak można nawet ładnie to połączyć na tej samej zasadzie. No tu akurat zrobiłem, wiecie, to jest nierówny teren, nie? Ale chodzi o to, że możecie drogę, która jest, czy to autostradą, budować jakby równolegle i wtedy macie pewność, że ta autostrada będzie właśnie jakoś tak równo ze sobą pobudowana, nie? Że już ten odstęp, powiedzmy, w środku między autostradą, bo jak budując w jedynce musiałem stosować Movita, aby to, wiecie, jakoś tam równać, bawić się, a tu możecie śmiało lecieć jednym. I nawet właśnie zastanawiam się, czy nie zrobię tak, że tutaj taka trzypasmowa droga, jako zwykła droga, żeby wiadomo sklepy przy niej były, w jedną i w drugą stronę poleci i wtedy może będzie tutaj rondo i tu rondo, już może mojej produkcji, a wtedy na przykład nie będzie problemu z tym skrzyżowaniem, bo oni będą musieli jechać, wiecie, jeden, chociaż to też nie do końca, bo ja mogę za jakiś czas zakazać skrętu w lewo tutaj. To od razu chciałem wam powiedzieć, że takie coś da się zrobić, można przejścia dla pieszych usuwać, tu można robić wszystko, czyli wszystko, co chyba w Traffic Presidencie, akurat jeśli chodzi o te skręty światła, było dostępne. No brakuje mi jedynie jeszcze tej opcji, która była w Traffic Presidencie, żeby pokazywać, z którego pasa gdzie mają jechać. Chyba wiecie, o jakiej funkcji mówię, ci z was, którzy grali w jedynkę, korzystali z Traffic Presidenta, no to wiecie, o co mi chodzi, o tą opcję, żeby decydować, który pas gdzie ma jechać, w jaki sposób. To zazwyczaj, no w większości przypadków pomagało korki nam usunąć. Pierwszy pożar mamy jakiegoś domu, ale zobaczcie, straż pożarna jest, dba, przyjechała, gasi czy nie gasi? Jak to powiedziała Himmel Jadwiga, straż jest na miejscu, ale nie gasi. O, nawracają auta, także mechanika jest też fajna. No jest i nie gasi. Syna nie ma w domu, ja jestem. Styrta już się dopala. Wraca, dobrze, jednak zgasili tą styrtę, także styrta się nie pali. Zobaczcie, to jest tak dopracowane nawet, że ludzie z domu wychodzą. Jakaś pani przy drodze stoi, już bym nie chciał sugerować, co to może być za pani, ale Eliza Wicińska spędza wolny czas. Aha. I na pewno ruch tych mieszkańców został troszkę zmieniony. Zauważcie, że... O, ten jak zaparkował bokiem. Kurczę. A to kobieta. Chyba kobieta, tak? Wioletta Raczyńska. No proszę. Tu jakieś Lamborghini podjechało, czy... O, a nie, to karawan, sorry. Sorry, moi drodzy, to karawan. No już myślałem, że jakieś... O, tu policja, tylko nie wiem, czemu takie kolory ma dziwne. Niepolskie. No, także zbliżenia w tej grze i właśnie możecie śledzić też ruch pieszych. Jeśli widzimy, że na przykład tych pieszych tu dużo chodzi, to będzie można pomyśleć, co tym naszym pieszym jeszcze tutaj moglibyśmy, moi drodzy, zapewnić, tak? Także warto sobie te ulice tak troszkę przelecieć, szczególnie tutaj jest ta główna ulica dwupasmowa i zobaczyć, co z pieszymi, bo czasami można te drogi ze sobą połączyć tylko pod kątem pieszych, żeby piesi mieli, wiecie. W okolicach ronda piesi się nie kręcą? No tak średnio, ale tu ktoś po ulicy idzie, halo, halo, co to, gdzie ta pani tu idzie? Ona pijana chyba, bo raz idzie po drodze, raz po krawężniku i teraz znak weszła, wraca z imprezy, nie? Lokadia Hipek. Idzie do domu, wraca z imprezy na bank. Zobaczcie, jak ona idzie. Zobaczcie, moi drodzy. Nie no, w poradniku oczywiście też musi być jakieś poczucie humoru. Pamiętajcie, to jest lifestyle'owy odcinek. Ale czemu te auta jeżdżą zaśnieżone? Ja się pytam, halo? Że oni nic nie widzą. Także to zostało na pewno bardzo fajnie tutaj zrobione. Czy na ten odcinek jeszcze coś bym wam tutaj powiedział? No myślę, że nie, bo ja muszę i tak poczekać na 5. poziom, żebym cokolwiek mógł wam dalej pokazać, czego jeszcze nie mamy odblokowanego. No mógłbym jakieś domki, aha, bo ja tu miałem domki zbudować, ale to już chyba zbudowałem. Mam wrażenie, że poszły. A to w sumie mogę jeszcze jedno. Mogę jeszcze jedne, dlaczego by nie? Tych tanich nie chciałbym im budować, chyba że wiecie co zrobimy. Tu tak chamsko przy tym przemyśle im zbudujemy te tanie domki. Zobaczymy, czy to zatrybi, tylko tutaj ten kształt mi się tak nie podoba, na pewno bym go... Ktoś powinien zadbać o mieszkańców, no moi drodzy, no to chodzi oczywiście o stan zdrowotny, no co ja poradzę, jedna klinika jest. Nic więcej im na razie budować nie będę. A tak a propos stref, moi drodzy, to ja myślę, że żeby też może zwiększyć zapotrzebowanie na strefy, to usuniemy te średnie zagęszczenie. No, także tak spokojnie można to miasto sobie rozwijać. Ja też widzicie, mam... Jak przeglądam miasto, to raczej staram się mieć normalny tryb, bo tu za szybko się wszystko dzieje, ale jak coś tam robię, to często mam tryb szybszy. Niestety nie ma możliwości, to od razu wam powiem, bo w Traffic Presidencie była taka opcja, że daną drogę można było ustawić, jaką ma mieć prędkość, w sensie ograniczenie prędkości. Tu tego się zrobić, moi drodzy, niestety nie da. O, z pieskiem ktoś tutaj idzie, zobaczmy. Pani z pieskiem, tylko szybko to wszystko się dzieje. Patrzcie, czekają, aż światło się zapali. Także nie da się niestety zrobić, jeśli chodzi o ustawienia prędkości na danej drodze i na to już nie mamy tutaj kompletnie wpływu, ale myślę, że taka opcja powinna dojść i liczę na to, że jakiś update będzie i taka opcja dojdzie. I tutaj warto na pewno ten ruch pieszych sobie śledzić, będziemy też autobusami się zajmowali, tam jest też kilka nowości, o których wam powiem, które wam pokażę, bo przy tworzeniu autobusów naprawdę fajnie to wygląda, tylko tak jak mówię, ja cały czas troszeczkę zwlekam. Jeden nam się wykruszył, to może to, co karawan widzieliśmy. Bo zobaczcie, cały czas zwlekam, bo mamy na tą godzinę te 3000 straty, co miesięcznie nam daje 81, jesteśmy na minusie. Dobrze, że dostajemy, słuchajcie, dotacje rządowe, więc jakby nie patrzeć, gdzieś tam jakiś plus jest, ale ja też nie chcę, wiecie, i jakiś tam robić zbyt pochopnych inwestycji, żeby nam miasto nie zbańczyło, chociaż mógłbym może zapisać, bo i tak zapisuję, tak, zapisać tą grę i zrobić odcinek z tego, taki całkowicie specjalny na zasadzie, czy da się zbańczyć, tak, że wszystko ładujemy, czy da się zejść z kasą poniżej debetu, znaczy przypuszczam, żeby dało się, nie? Przypuszczam, że jakbyśmy się uparli, to bardzo by się dało, ale jak widzicie, jest to trudne, trzeba naprawdę się mocno postarać lub być nierozgarniętym finansowo, żeby tutaj, wiecie, ja wiem, że żyjemy w epoce konsumpcjonizmu i wielu młodych ludzi ma problem z zarządzaniem gotówką, no ale jak sami widzicie, tu żadnego kredytu nie wziąłem, tu naprawdę nie ma żadnej jakiejś większej filozofii. A wiecie co, dobudujemy sobie jeszcze tak na koniec jedną strefę mieszkalną. A, tylko mamy włączone te, więc to też trzeba wyłączyć. Ale to są ciekawostka, czy to by się dało, tak? No nie, no nie mogłoby się dać, no bo jak? Oczywiście, że równoległe by się nie mogło dać. Nie, no dałoby się, ale numer, nie? No trochę bez sensu, nie? Że równoległą drogę robić dwupasmową. Nie wiem, jakie to mogłoby mieć zastosowanie, ale coś mi się tutaj, mam wrażenie, że... Nie wiem, może tak wygląda jakoś... Ja mam dziwne wrażenie, że to idzie ewidentnie, słuchajcie, pod ziemię. A, bo tu był taki spad, to czekajcie, będziemy mieli okazję zobaczyć jeszcze narzędzie. A, widzicie, dobra, to zróbmy tu trochę łagodzenia. Widzicie, tutaj troszeczkę nam się różni ten teren i teraz mamy okazję, żeby go właśnie troszkę wygładzić. Nie wiem, czy ta droga będzie tak biegła. No na razie biegnie, ja bym ją i tak z Jukensa potraktował. Tu przy rzece to ja nie wiem, czy jeszcze jakby, wiecie, ja tak jeszcze wszystkiego nie planuję, nie? Na 100%. Często tutaj spontan jest dosyć fajną opcją. No dobra, coś tam chyba wygładziłem. Myślę, że powinno lepiej to teraz się spisywać. No, chciałem jeszcze z jedno wybudować, wiecie. No, na takim przybliżeniu to teraz widać, jakie te kratki są ogromne, nie? Dobra, może tak? Zobaczcie, mimo że mamy przybliżenie i tak nam pokazuje, jaka to jest odległość, plus 3 stopnia, a 90, o kurczę, 90 stopni to by było tak. Tak jest 90 stopni. No dobra, to dajmy na te 90 stopni. I zobaczcie, teraz dając tu, również wam ładnie pokażę wszystko. No może 90... Dobra, dajmy te 90 stopni. Niech już będzie. Niech już będzie te 90 stopni. Dajmy sobie małe mieszkania, cyk. Dalej tego nie będę budować, bo tu mam jakiś chytry, tajny plan. Znaczy tu mogę, ten kawałek akurat tu mogę. Tutaj myślę, że moi drodzy, coś fajnego zrobiłbym, no bo przy rzece to nawet nie wiem, czy to jest rzeka, czy jest jezioro, to jest chyba jakieś jezioro w ogóle tutaj, no. To przy jeziorze na pewno jakoś tak coś bym chciał tu fajnie podziałać, porobić. Pamiętajcie też, że te pompy co jakiś czas warto sprawdzać, czy na pewno dajemy radę. I są też ulepszenia, no ale moim zdaniem nie ma sensu kupować ulepszeń, które 7000 na miesiąc kosztują. A i właśnie, jest myślę, moi drodzy, najlepszy czas i tutaj trzeba zadać sobie pytanie, bo to też jest rzecz pod naszą kontrolą lub nie. Importowany prąd, 50 000 miesięcznie płacimy, moi drodzy, za prąd. I to jest właśnie moment, w którym warto byłoby się zastanowić i przeliczyć to po prostu. Jeżeli chcielibyśmy taką elektrownię małą, węglową kupić, to jak widzicie, płacilibyśmy za nią 70 000, a my w tej chwili za prąd płacimy 50 000. To wiadomo, że po co 20 koła dokładać, prawda? Miesięcznie. Myślę, że na tym etapie jeszcze elektrownia nam potrzebna nie jest. I myślę, że w zupełności to, co mamy, nam wystarczy. Dobra, to tak na koniec, przeglądając, bo już zbliżamy się, moi drodzy, wielkimi krokami do końca, ale chcę zrobić wam podsumowanie. Oczywiście, tu cały czas mówię, wam pokazuję liczbę, ile możecie tych kwadracików kupić, tak, że 18. Ja na ten moment nie kupuję, aczkolwiek coś pomyślę tutaj przy brzegu, żeby coś tutaj podziałać. Zobaczymy. Tutaj wam pokazuję, no w moim przypadku jest to 9, ile możemy odblokować tych punktów rozwoju. Więc ja myślę, że teraz odblokujmy sobie... Autostrad nie potrzebujemy, dużych drog nie, ale parkingi jak najbardziej by już mogły się przydać. Mamy jeszcze 6 punktów rozwoju. Stacja zasilania awaryjnego, no skoro nie mamy własnej elektrowni, to nie. Gazowa elektrownia byłaby fajną opcją, bo jest bardziej opłacalna. Stacja uzdatniania wody, fajna opcja, jak nie będziemy chcieli mieć rury ściekowej. Krematorium jako alternatywa do cmentarza, tak. No spalarnia to wiadomo, że nie na razie. I tutaj jest szkoła pomaturalna, akurat co do, widzicie, jednego zużyliśmy, czyli jak widzicie, znowu na zielono się pali wszystko, gdzie wam coś dodało, chociaż nie wiem, czemu szkoły pomaturalnej nie uwzględniło, ale szkoła pomaturalna jest dosyć spora i widzicie, tu będzie problem, moi drodzy, tu będzie problem, podstawówkę by trzeba przestawić. I co jest minusem, bo wy myślicie, że to jest tak hop siup, zobaczcie, moi drodzy, przestaw, przenieś, Nie jest, kochani, wcale tak hop-siup. Jeżeli sobie przeniesiemy, 25 tysięcy nas kosztuje przeniesienie. Ale ja już tutaj sobie zrobię, tylko to trzeba zrobić na pauzie. No czyli zaraz będziemy mieli 5. level jednak. Ja tu miałem jakiś plan, jeszcze nie wiem co z tą drogą tutaj zrobić, ona może będzie się po prostu kończyła, urywała jako ta szeroka. Wolałem zrobić szeroką, żeby była, no bez sensu, żeby chyba szła na razie przy jeziorze. Ale chodzi mi o to, że tu jakiś mam plan w przyszłości coś zrobić, więc wolę ją dalej wyprowadzić. Ale żeby nam wodę dostarczało, no to musimy się podłączyć. A zrobiłem to, moi drodzy, tylko i wyłącznie po to, żeby żeby szkołę podstawową przenieść tutaj bardziej jednak na końcówkę. Tak tu. No i po to, żeby móc wybudować szkołę pomaturalną, bo ja przypuszczam, że oni mają trochę presji na tą właśnie edukację. Tutaj raczej jakbym tą szkołę pomaturalną przesunął na maksa, to i tak tego boiska nie wybudujemy, więc zróbmy sobie tak po środku. O, proszę, tak jak mówiłem, dostaliśmy jednak premię. Są tutaj oczywiście jakieś tam ulepszenia, na przykład w szkole podstawowej możecie park wybudować, co też wpływa na jakieś atrakcje, ale no kosztuje to 5000 na miesiąc, więc sami rozumiecie, że troszeczkę szkoda za jeden park tyle pieniędzy płacić na tym etapie. Większe budynki na pewno więcej kosztują, jeśli chodzi o przeniesienie. No, to liceum mnie troszeczkę tu drażni, bo ono ma takie fajne boisko i fajnie by było jakoś je spożytkować, ale nawet jakbym chciał tu przenieść, to się raczej nie zmieści. Także, niepotrzebnie ta pauza w tym momencie. Kolejne kamienie milowe nam się odblokowały, ale one nie są nam aż chyba tak potrzebne, bo jeszcze nie przejrzeliśmy tego, co nam się teraz odblokowało, ale myślę, moi drodzy, że to jako już trzecią część poradnika w formie też gameplayu, to zostawimy sobie na następny odcinek. O, na przykład parkingi i te służby drogowe, to są rzeczy, które nam się przydadzą i to też nam pomoże organizować ruch, czyli to już może taki poradnik, jak ustawiać ruch w Cities Skylines 2, to już będzie na trzeci, następny właśnie odcinek. Jeśli Ci się ten poradnik podobał, jeśli coś wniósł, pomógł Ci, to zostaw bardzo Cię proszę komentarz pod filmem, łapkę w górę. Możesz też udostępnić, bardzo mi to pomoże. Bardzo to motywuje do starania się i nagrywania kolejnych odcinków. A tymczasem zapraszam Cię do trzeciego poradnika, następnego poradnika, w którym będzie właśnie dużo o ruchu drogowym i o kolejnych nowościach i porównaniu, czym Cities Skylines 2 różni się od 1, bo kolejne rzeczy są przed nami. Do zobaczenia, trzymaj się, cześć!